Ja myślę, że wystartujemy sobie parę minut po 20. Mi jest bardzo miło widzieć się z Państwem w nowej formule. Ta nowa formuła pozwala nam spotkać się na YouTube, gdzie łatwiejszy jest dostęp dla wielu osób. Jeżeli jakieś będą problemy techniczne, to wybaczcie. Na pewno następnym razem się poprawimy. To jest pierwsze moje spotkanie tego typu, więc jeżeli tutaj coś się pojawi, to proszę dać znać. Natomiast jak zawsze w naszych spotkaniach z przewodnikiem do długowieczności, będzie to dzisiaj temat wyjątkowy, który dotyczy wiosennych problemów, które często pojawiają się w naszym życiu, szczególnie na tak zwanym przednówku, a więc temat depresji, problemów z naszą psychiką, kiedy jesteśmy już po prostu zmęczeni przedłużającą się zimą. Dlatego, szanowni państwo, wprowadzamy się zatem w klimat przewodnika do długowieczności. Ci z państwa, którzy do nas będą stopniowo dołączać, będą mogli oczywiście korzystać z tego również w przyszłości, dlatego że to nasze spotkanie będzie nagrane, będziecie mogli sobie polecić to nasze spotkanie osobom, które z jakiegoś powodu na tym naszym meetingu nie mogły być obecne. Zatem startujemy, szanowni państwo. Przewodnik do długowieczności wielu jest sposobem na to, aby osoby, którym zależy na zdrowiu i to na takim dobrym zdrowiu przez wiele lat, mogły zarówno dla siebie, jak i dla najbliższych, korzystając z takich podstawowych informacji medycznych, zdrowotnych, dzieląc się tymi informacjami, nie tylko, że korzystać samemu z tej wiedzy, bo wiecie Państwo, jak przekazujemy jakieś informacje na drugą osobę, to też sami lepiej przypominamy sobie dane zagadnienie. Ale co dużo ważniejsze, jeżeli jest coś naprawdę wartościowego, z czym się spotkamy w życiu, to jeżeli jest to cenne, to dlaczego nie możemy polecić tego innym osobom? I tak jest dokładnie z przewodnikiem do długowieczności Willoway w naszym systemie. Szanowni Państwo, ja nazywam się Janusz Wietycha, jestem lekarzem, dietetykiem i fitoterapeutą dyplomowanym. Gdyby ktoś z Państwa chciał się spotkać ze mną i skonsultować te zalecenia dietetyczne czy zastosowanie suplementacji w niektórych problemach zdrowotnych, zapraszam serdecznie albo do Kalet, albo do Katowic, do Kevella Beauty Clinic w Katowicach na ulicy Kościuszki 38, gdzie możemy sobie spotkać się. Oczywiście możliwe jest również konsultowanie online, czyli te teleporady takie dietetyczno-suplementacyjne, gdzie rozmawiamy również o ziołach. Dzisiejszy temat, przesilenie wiosenne, a depresja. Co je łączy? Myśmy już przed chwileczką powiedzieli, że moment, w którym jesteśmy, szczególnie w czasach, w których ludzie nie mieli tyle dobrego jedzenia, był momentem, w którym niewielka ilość światła, która do nas dociera, a więc zaburzenia rytmu dobowego, jak również dość powszechnie przez wiele, wiele wieków w czasach odległych panujący głód, powodował, że tak zwany przednówek, takie przesilenie wiosenne często łączyło się z depresją. Jest to bezwzględnie związane też z ilością światła oraz zaburzeniami rytmu snu. I to, co dzisiaj Państwu przypomnę, to jest, powiemy sobie troszeczkę o tym śnie, o depresji, ale co najważniejsze, przypomnimy sobie mieszanki ziołowe, które mogą służyć nam do tego, żebyśmy czuli się lepiej i czuli się zdrowsi. Zacznijmy zatem od snu. Opisuje się cztery fazy snu, szanowni państwo, i taki jeden cykl snu trwa około 90 minut, a więc około 1,5 godziny. Mówi się czasem, że można to jeszcze podzielić bardziej, czyli około 45 minut to będzie taki jeden etap snu, taki bardzo podstawowy. Dlaczego to jest wiedza, która się może przydać Państwu? Mi się przydała w momencie, kiedy patrzyłem na to, jak moje dzieci sobie przysypiają w ciągu dnia. I zobaczcie, jak my śpimy albo jak dzieci śpią, to bardzo często
Sen odbywa się w cyklach 45-minutowych, albo 45 minut, półtorej godziny i tak dalej, i tak dalej. Dlatego warto sobie zwrócić na to uwagę, bo sen prawidłowy w większości wypadków będzie mniej więcej trwał 90 minut. Jeżeli chodzi o takie ciekawostki, to jeżeli chodzi o na przykład ruchy gałek ocznych, jak przyjrzycie się osobie, która sobie śpi, to widać, że ona czasem bardzo szybko porusza gałkami ocznymi. To jest taka faza snu, nazywana fazą REM, i ona trwa około 15 minut i w ciągu nocy powtarza się kilkukrotnie. To jest bardzo intensywny moment dla mózgu, ponieważ mózg jest wtedy najbardziej aktywny, jak śpi, i występują intensywne sny. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, że żeby zapamiętać sen, to trzeba sobie go zapamiętać zaraz po obudzeniu. Ciężko jest zapamiętać sen, jeżeli nie uświadomimy sobie to, co nam się śniło, jak najszybciej. Dlatego ten rytm snu, a więc pierwsza faza zasypiania, później sen płytki, później głęboki sen relaksujący, który oczyszcza nasz organizm, uspokaja, ciśnienie krwi spada, ciało jest rozluźnione, i później ta faza, ostatnia faza REM, około 15 minut, kiedy mamy taką bardzo intensywną już pracę mózgu, kiedy pojawiają się sny. To jest ten nasz cykl snu. No ale czemu mówimy o cyklach snu? Ano dlatego, że jeżeli mamy rytm snu, to mamy również rytm dobowy. Za chwileczkę o tym powiemy. I co jest fajne, rytm dobowy dotyczy nie tylko ludzi, ale również roślin. Nie wiem, czy wiecie i czy zwróciliście na to uwagę. Jeżeli chodzi o sam relaks, stan odprężenia, to to jest rzecz, bez której nie jesteśmy w stanie w ogóle egzystować, szanowni państwo. Człowiek, który jest w nieustannym stresie, zazwyczaj źle kończy zdrowotnie. Niestety, ale relaks jest nam niezbędny do życia. I jeżeli żyjemy w potwornym stresie, nasze życie niestety jest pełne różnych sytuacji stresujących, to musimy poprosić kogoś o pomoc. Musimy również skorzystać, i tu Państwu polecę kilka takich fajnych rozwiązań, na przykład z ekstraktów ziołowych, dlatego że wytrzymałość organizmu na stres może być zwiększana. I to uzyskujemy, czyli ta nasza odporność na stres może być zwiększana. Jeżeli chodzi o mechanizm stanu relaksacji, to badania pokazują, że można w mózgu zbadać fale mózgowe, i jeżeli przyjmiemy taki mechanizm, że będziemy chcieli się dobrze skoncentrować na relaksie, czyli świadomie będziemy redukować napięcie mięśni, zwiększamy świadomość własnego ciała, odcinamy się od bodźców negatywnych, tak, i uruchamiamy reakcję relaksu, to w stanach fal alfa koncentrujemy się na tym, co jest tu i teraz. Więc to jest technika fal alfa. Do techniki fal alfa możemy również na przykład wykorzystywać muzykoterapię. Czyli możemy sobie ćwiczyć nasz organizm w odporności na stres albo wspomagać. Są różne techniki, tak? Na przykład muzykoterapia. Jeżeli chodzi o cele zastosowania relaksu, szanowni państwo, może truizmy, ale chcemy sobie poprawić samopoczucie. Chcemy po jakimś stresie zregenerować naszą psychikę. Mamy jakieś problemy z żołądkiem, z ciśnieniem krwi, mamy jakieś napięcia, mamy lęki, mamy zmęczenie. Relaks musi się pojawić w naszym życiu. I teraz zastanówmy się, czy to, o czym rozmawiamy, czy to jest jakiś ważny problem społeczny. Szanowni państwo, biorąc pod uwagę statystyki, na depresję na świecie cierpi około 120 milionów ludzi. Czyli depresja jest jednym z, według WHO na przykład, jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych. A zatem jak my rozmawiamy w projekcie Willoway, tak, w drodze do długowieczności o tym problemie, to warto pamiętać, że to jest jeden z ważniejszych tematów, które możemy poruszać. Ja rozumiem, że możemy mieć problem w rozmowie z inną osobą o stresie, o depresji,
bo nie wszyscy się nawet będą chcieli do tego przyznać. Ale myślę, że stworzenie takich warunków do rozmowy, podanie jako przykład zastosowania technik relaksacji i ekstraktów ziołowych, jako fajny przykład tego, że możemy sobie pomagać, to jest mechanizm, który stosujemy w Willoway, czyli dzielimy się czymś dobrym. Stres może być również stresem oksydacyjnym, nie tylko tym naszym psychicznym, ale również oksydacyjnym. To znaczy, że nasze komórki są w stresie, czyli one poddawane są jakimś bodźcom toksycznym, czyli jakieś metale ciężkie, palenie papierosów, nadużywanie leków, zanieczyszczenia środowiska. Warto również pamiętać, że poza stresem o napięciu nerwowym, intensywny, bardzo intensywny wysiłek fizyczny jest też stresem dla organizmu. Szanowni Państwo, stresem są oprócz toksyn, substancji zewnętrznych, ksenobiotyków, również leki. I tutaj na tym slajdzie zobaczcie, że w danych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi z 1991 roku jako przyczynę, najczęstszą przyczynę śmierci z powodu zatruć wcale nie podawano, czy jest to alkohol, czy tlenek węgla, ale leki. Nie o to chodzi, że leki są złe, tylko nadużywanie leków bądź branie leków nieprawidłowe może spowodować ciężkie zatrucie organizmu i stres dla organizmu. Bo na tym poziomie komórkowym również powinniśmy o tym pamiętać. Czyli jeżeli walczymy o nasze zdrowie, to musimy pamiętać, że jednym z fundamentów zdrowia będzie relaks, czyli walka ze stresem i poprawa naszego nastroju. Bardzo negatywnym bodźcem, to tylko przypominam Państwu, myślę, że o tym wiecie, jest silny, długotrwający stres. I zobaczcie, że jednym z rozwiązań, które my Państwu proponujemy, rozwiązań, które pomoże Państwu w codziennym życiu, jest moja ukochana medycyna fundamentalna, której jestem twórcą. To jest żaden fenomen, słuchajcie, to nie jest żadne wielkie odkrycie. To jest oczywista oczywistość, to znaczy medycyna fundamentalna, która składa się z walki ze stresem, zdrowej diety, aktywności fizycznej, zdrowego snu i fitoterapii, potrafi pomóc nam w bardzo trudnych sytuacjach. Czyli my dzięki tej medycynie fundamentalnej wracamy do dobrostanu. Czy mózg w stresie, osoby w stresie pracuje prawidłowo? No niestety nie, szanowni Państwo. Do prawidłowej, normalnej, dobrej pracy mózgu potrzebujemy relaksu, potrzebujemy odrobiny aktywności fizycznej, snu i tak dalej. Dlatego, że w momencie, kiedy dochodzi do silnego stresu, dochodzi do nieprawidłowej komunikacji między komórkami mózgowymi, czyli tak zwane neuroprzekaźniki, które komunikują nasz mózg, nasze komórki w mózgu, to wszystko pracuje nieprawidłowo. Oczywiście warto pamiętać, że przeżycie jakiejś silnej traumy, wypadek samochodowy, śmierć osoby bliskiej mogą również powodować problemy. Jest to silny stres. Oczywiście są takie tabele stosowane w medycynie, w psychiatrii, w psychologii, określające poziom stresu związany z określoną sytuacją. Także zwróćcie Państwo uwagę, że tych czynników takich, które nas otaczają, czy to przewlekłego stresu, czy silnego stresu jest bardzo dużo. A biorąc pod uwagę, że około 120 milionów ludzi cierpi na depresję, to naprawdę jest to szeroka rzesza ludzi. I gdybyśmy się w życiu nie zajmowali niczym innym, tylko pomocą osobom potrzebującym w stresie, to powiem Państwu, że ja nie mówię tutaj o takiej skrajnej sytuacji, o jakiejś depresji, ale o takiej codziennej, wiosennej depresji. Można by powiedzieć, że troszeczkę to każdy z nas w ostatnim czasie mógł przeżyć coś takiego. Czyli zła pogoda, zimno, dużo, mało jasnego dnia słońca w okresie zimowym mogło negatywnie na nas wpływać. I teraz nagle zwróćcie uwagę, co się dzieje dookoła. Wszystko zaczyna się pięknie zielenić. Mieliśmy cudowny słoneczny weekend, cieplutko.
I już wydaje nam się, że nam będzie łatwiej. Zatem nasz organizm jest, on łaknie tej pomocy, tego zrozumienia i tego wsparcia, które możemy mu udzielić. Tak jak udzielamy takiej pomocy osobom, które mają depresję taką sezonową, po prostu. Jak walczyć ze stresem? Jest bardzo wiele sposobów walki ze stresem. Jednym z nich, na którym za chwileczkę powiemy, jest wzmacnianie organizmu, czyli podawanie ziół po prostu, które będą pomagały wzmacniać naszą odporność na stres. W codziennym naszym życiu jest kilka takich prostych sytuacji, o których powinniśmy pamiętać. Po pierwsze, relaks. Czyli poświęćmy chwilkę czasu na relaks. Nie żyjmy tylko stresem codziennego życia. Znajdźmy ten czas dla siebie. Jeżeli sami nie damy rady, poprośmy przyjaciół o pomoc. Możemy również w codziennym życiu używać substancji, które poprawiają funkcje mózgu, regenerują, odżywiają. To będą substancje, niektóre z nich, ja Państwu za chwileczkę przypomnę, a więc te mieszanki ziołowe. Prawidłowe dotlenienie tego mózgu, żeby ten nasz mózg otrzymał odpowiednią ilość tlenu, żeby mógł prawidłowo funkcjonować. Ćwiczenia umysłowe. Słuchajcie, były przeprowadzone badania, które potwierdzają, że osoby, które rozwiązują krzyżówki, uczą się gry na instrumentach, rozwiązują jakieś fajne zadania, ćwiczenia umysłowe, rzadziej mają problemy z procesami myślowymi i zapamiętywaniem w wieku podeszłym. Oczywiście zioła i rośliny lecznicze to jest kolejny element, który może nam pomóc. Nawodnienie organizmu. To, słuchajcie, no ktoś mógłby się wyśmiać. No nie wiem, psychiatra, psycholog mógłby powiedzieć, co my za dyrdy małe opowiadamy, jak nawodnienie organizmu. Ale wierzcie mi, lekarze zdają sobie sprawę, psychiatrzy zdają sprawę, że prawidłowa mikrobiota, nawodnienie organizmu, odpowiednio zbilansowana dieta, dobry rytm snu czy ćwiczenia fizyczne są elementem, który bardzo pomaga w regulacji depresji sezonowej, a nawet nie sezonowej, innych rodzajów depresji również. Proszę o tym pamiętać. No i relaks. Ja zrobiłem taki eksperyment, ja wpisałem słowo relaks do takiej bazy badań klinicznych, medycznych PubMed. No i muszę Państwu powiedzieć, że w ciągu ostatnich 5 lat wyszła gigantyczna liczba badań, które kojarzyły słowo relaks z czymś pozytywnym, ze zdrowiem. Jak zazwyczaj macie jakieś zagadnienie medyczne, to są tam takie przeglądy tych, takie analizy całościowe, nazwijmy to, tych problemów. To jest ich tam zazwyczaj 2, 3, 5. Jakieś zagadnienie medyczne. Wyobraźcie sobie, że ze słowem relaks i leczenie stresu wyszło mi ponad 110 przeglądowych prac opisujących rolę relaksu w leczeniu chorób. Czyli zobaczcie, jak gigantyczna wiedza jest już nagromadzona, również w medycynie klasycznej, ze słowem relaks i leczenie chorób. Sama dieta, szanowni Państwo, potrafi być elementem, który wspomaga nam walkę ze stresem, dlatego że nasz organizm, jeżeli jest dobrze odżywiony, jeżeli dostarczamy odpowiednich substancji budulcowych, to nasz organizm po prostu lepiej radzi sobie z różnymi czynnikami zewnętrznymi. I tutaj przypominam, szanowni Państwo, że jeżeli chcecie czuć się lepiej, żyć dłużej w zdrowiu i nie mieć problemów ze stresem, aż takich, czyli być bardziej odpornymi na stres, to trzeba zwiększyć ilość czystych ekologicznie ryb, grzybów, warzyw w diecie. Takie podstawowe elementy. Czyli dieta z obniżoną zawartością węglowodanów. Paradoks polega na tym, że tak jak nam się wydaje, że słodycze są pokarmem dla mózgu, to tylko jest to część prawdy. Te osoby, które pracują z dziećmi na przykład z różnymi zaburzeniami typu ADHD, wiedzą, że cukier potrafi bardzo negatywnie wpłynąć na dziecko.
I ten cukier negatywnie wpływa również na nasz mózg. Mózg potrafi żywić się tłuszczem, słuchajcie. Tak? Czyli rozkładający, metabolizowany tłuszcz potrafi być świetnym pokarmem dla mózgu. A zatem my wcale nie musimy jeść słodyczy, żeby nasz mózg się dobrze czuł. Pamiętajcie o tym. Jeżeli chodzi o dietę taką przeciwzapalną, to omega-3 jest elementem absolutnie niezbędnym do tego, żeby nasz mózg pracował prawidłowo. I oczywiście trzeba pamiętać też, że powinniśmy stosować odpowiednie probiotyki, czyli leczyć, regenerować mikrobiotę i walczyć z zaburzeniami wchłaniania. Zaburzeniami wchłaniania. Dlatego, że jak pokarmy nie wchłaniają się prawidłowo, no to jest problem. Niewchłaniające się pokarmy niestety generują nam problem, bo wiele substancji odżywczych nie trafia do naszego organizmu. Zdrowy sen, mówiliśmy, ale w jaki sposób ten zdrowy sen może pojawić się w naszym życiu? No, nie jedzmy obfitego posiłku wieczorem. Przewietrzmy sypialnię. Weźmy relaksującą kąpiel. Wariant indywidualny, przytulmy się, tak, do kogoś bliskiego. Zgaśmy światło, nie zasypiajmy przed ekranem, słuchajcie. Starajmy się zasypiać dość wcześnie. Poza tym warto oczyścić umysł, czyli pomyśleć o czymś przyjemnym, a jeżeli mamy problemy z zasypianiem, to mamy dedykowane mieszanki ziołowe, na przykład olej CBD z melatoniną, czy mieszanki takie jak Sleep Plus czy Neurostress. Hormon szczęścia, serotonina, endorfina, a wysiłek fizyczny. Myślę, że część z Państwa, która ćwiczy intensywnie, chociaż raz w życiu przeżyła taki moment, kiedy po prostu mieliście uczucie, że fruniecie przy tym swoim wysiłku fizycznym. Tak to działa, że rzeczywiście, jeżeli nasz organizm jest wyćwiczony, to w pewnym momencie czujemy się, jakbyśmy, nie wiem, dostali skrzydeł. Takie niesamowite uczucie. Jest to moment, w którym zwiększa się wydzielanie substancji, które odpowiadają za uczucie euforii i radości, czyli endorfin, hormonów odpowiedzialnych za odczuwanie przyjemności. Następuje poprawa krążenia, natlenowania tkanek, lepsza praca serca, nerek i mózgu. Może być sytuacja odwrotna, szanowni państwo. Za sytuację odwrotną odpowiada kortyzol, czyli hormon stresu. On może się pojawić w momencie stresu, może pojawić się również w takich sytuacjach fizjologicznych. To znaczy poziom kortyzolu będzie wzrastał około 3-4 w nocy, jak mamy taki normalny rytm snu i czuwania, ponieważ ten kortyzol będzie nam zwiększał ciśnienie i powodował wyrzucanie cukru do krwi, bo będzie nas przygotowywał do obudzenia się. Ale niestety duża ilość kortyzolu wcale nie jest dobra dla naszego organizmu. Jest to hormon stresu. Czyli zobaczcie, że ta biochemia mózgu, biochemia naszego organizmu to jest w ogóle podstawa. Mamy również rytm dobowy. I ten rytm dobowy, kochani, to jest w ogóle fundament zdrowia. W 2017 roku za odkrycie mechanizmów biochemicznych rytmu dobowego została Nagroda Nobla przyznana. Jeżeli chodzi o sam rytm dobowy, to możecie sobie takie zegary naturalnych rytmów dobowych człowieka znaleźć bardzo wiele w różnych serwisach internetowych. Nie będziemy teraz poświęcać temu czasu. Ważne jest, że ten rytm dobowy to są różne fazy w ciągu dnia. Są różne w ciągu dnia i różne w ciągu nocy i ten nasz organizm też wydziela inne hormony, neuroprzekaźniki i inaczej się zachowuje w różnych porach dnia i nocy. Proszę o tym pamiętać. Sam rytm dobowy nie będziemy dzisiaj omawiać, nie chcę Państwa zanudzać. Warto tylko pamiętać, szanowni Państwo, że tak nasz sen, taki najgłębszy, to jest mniej więcej między 2 a 5. I warto również pamiętać, że około godziny 12 mamy szczyt kreatywności i koncentracji. Także jest kilka takich momentów, na które czasem warto zwrócić w swoim życiu
o której co robimy w ciągu dnia, żeby zaplanować sobie na przykład najważniejsze rzeczy około godziny 11-12. Ciekawostka, szanowni państwo, nie tylko ludzie posiadają rytm dobowy, nie tylko zwierzęta, ale również rośliny. Już w XVIII wieku, badając mimozę, jeden z naukowców odkrył, że mimoza będzie podążała za światłem słonecznym nawet wtedy, jeżeli taką roślinę, która zazwyczaj była przy oknie, zasłonicie jej szczelnie zasłonę, to zobaczycie, że ta roślina będzie nadal, nawet przy zasłoniętych zasłonach, miała ten ruch związany z rytmem dobowym, a więc będzie podążała za słońcem. W ten sposób dość prosto udowodniono, że te bodźce pobudzające mogą być związane na przykład z promieniowaniem słonecznym i że nawet rośliny mogą czerpać, korzystać w swoim życiu właśnie z tym, z tą adaptacją, na przykład z tą potrzebą nagromadzenia największej ilości promieni słonecznych. Nie dziwcie się, szanowni państwo, że depresja sezonowa, depresja wiosenna pojawia się w momencie właśnie takiego już zmęczenia naszego organizmu tą zimą, która nas tak długo męczyła. Szukając rozwiązań w projekcie Vigoway, jak wiecie, stosujemy różne mieszanki ziołowe. I dzisiaj tylko przypomnę, szanowni państwo, więcej na stronie willoway.com znajdziecie informacji, do tego zachęcam, żebyście państwo sobie tam też szukali rozwiązań dla siebie. Ja tylko przypomnę, że takie zdrowe zioła, fitoterapia i suplementacja może składać się z mieszanek i te nasze mieszanki mają specjalny skład, ale też warto pamiętać, że zamknięte są w kapsułkach i są to mieszanki bardzo silne, to znaczy są to mieszanki zagęszczone. Jak sobie weźmiecie na przykład taką mieszankę Neurostress, to zobaczycie, że są tam wspaniałe rośliny, których zadaniem jest wzmacnianie organizmu w walce ze stresem, czyli zwiększające odporność naszego organizmu na negatywne bodźce. Myślę, że o melisie to wszyscy słyszeliśmy, ale na przykład ekstrakt z dziurawca, czy ekstrakt z kwiatu szafranu, czy ziela męczennicy cielistej, to są takie zioła, takie rośliny, które słyną w fitoterapii z ich wspaniałego wpływu na nasze zdrowie, na naszą odporność, na stres. Dlatego zobaczcie, nie musicie się państwo tego uczyć. Myśmy poświęcili wiele miesięcy, a nawet lat na przeanalizowanie, jakie mieszanki ekstraktów, jakich roślin będą optymalnie działały w suplementacji u osób z określonymi problemami. Taka mieszanka Neurostress to jest mieszanka, która jest dedykowana do suplementacji u osób, które są w silnym stresie albo w okresie rekonwalescencji, albo u osób, które mają problemy ze snem. Dlatego, że substancje aktywne zawarte w takich roślinach będą w różny sposób, czyli my mówimy o pewnej synergii działania ekstraktów roślinnych. One będą w różny sposób działały na zdrowie naszego organizmu i odporność stresu. Tak? Czyli mamy szafran, który słynie z tego, że potrafi modyfikować zwiększanie produkcji serotoniny, bardzo ważnej substancji, która poprawia nasz nastrój. To samo męczennica cielista. Myślę, że o melisie też już mówiliśmy. Melisa przecież jest jedną z roślin, która jest niezbędna w suplementacji u osób, które mają problemy z jakimiś nerwicami, które mają problemy ze zbyt dużym napięciem w życiu. Tak? No i dziurawiec. Dziurawiec, który w ogóle jest fantastyczny, bo dziurawiec inaczej działa, jak zrobicie z niego herbatkę, a inaczej jak zrobicie z niego ekstrakt, taki jak tutaj. Ekstrakt, który jest zawarty w Neurostress, ma silne działanie poprawiające prawidłowe funkcjonowanie
układu nerwowego, szczególnie jeżeli chodzi o naszą odporność na stres. Kolejna mieszanka, bo mówiliśmy o tym, że ta odporność na stres, czyli poprawa samopoczucia, musi być też brana pod uwagę nasz rytm dobowy i sen. W związku z tym stworzyliśmy też taką mieszankę, która ma wspomagać rytm dobowy w zakresie snu. Oczywiście zawiera również melatoninę, ale zawiera inne ekstrakty roślinne, których zadaniem jest poprawa samopoczucia Państwa, przede wszystkim jeżeli chodzi o komfort rytmu dobowego i proces zasypiania i głębokość snu, a więc poprawa jakości snu. Kolejna rzecz, bez której w tej chwili no, nie tylko nowoczesna psychiatria nie może się obejść, to są probiotyki. My również powinniśmy pamiętać na co dzień o probiotykach, dlatego że te bakterie, które są wyselekcjonowane w na przykład takiej mieszance Probio Plus, służą do tego, żeby modyfikować produkcję neuroprzekaźników. Czyli tutaj są takie bakterie probiotyczne, które nazywane są psychobiotykami. I one potrafią poprzez modyfikację produkcji neuroprzekaźników poprawiać nasz nastrój. Poprawiany jest ten nastrój nie tylko poprzez produkcję tych substancji, ale również poprzez tak zwaną oś jelita mózg. Dlatego, że jak Państwo wiecie, oczywiście mózg steruje pracą jelit niezależnie od naszej woli, ale jest też coś takiego jak włókna aferentne nerwu błędnego, a więc informacja zwrotna trafia z jelit wprost do mózgu, żeby ten nasz mózg mógł otrzymać też informację na temat tego, co dzieje się tam w środku. I co jest bardzo ważne, to co tutaj podkreślamy też, bakterie potrafią produkować prekursory neuroprzekaźników, które pomagają nam w walce ze stresem. Ten cały schemat na osi jelito-mózg jest bardzo skomplikowany, nie będziemy go omawiać. Ja chcę Państwu powiedzieć, tylko pokazać go, że to nie są jakieś opowieści drzewa sandałowego, że nowoczesna neurologia i psychiatria doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że probiotyki są niezbędne w normalizacji naszego zdrowia psychicznego. Kolejna rzecz to tylko przypomnienie. Nie można liczyć na prawidłowe funkcjonowanie pracy mózgu, szczególnie osób w stresie, które na przykład no, niestety ignorują potrzebę stosowania omegi-3 w swojej diecie. Zachęcam Państwa, żebyście pamiętali, to, co mamy, jedna z postaci, która jest, to jest na przykład Omega Oleum Forte IQ, w tej chwili już w zmodyfikowanym składzie, nie tylko właśnie gigantyczna ilość omegi-3 stabilizowana 100% naturalnie rozmarynem lekarskim, ale również z dodatkiem witaminy D3. Tak? Czyli zobaczcie, kwasy omega-3, ekstrakt z rokitnika, antyoksydanty z kiełków pszenicy, czyli tokoferole, witamina E, metabolity i co jest bardzo ważne, ekstrakt z rozmarynu lekarskiego jako stabilizator. Smak jest bardzo ciekawy. To jest aspekt, na który czasem warto zwrócić uwagę, dlatego że jest bardzo wiele osób, które negatywnie kojarzy smak tranu. Tran to jest omega-3 z ryb dorszowatych. Natomiast tutaj omega oleum nie jest z ryb dorszowatych, tylko z sardeli peruwiańskiej. To jest taka maleńka rybka, przebogata w kwasy omega-3 i smak tego oleju też jest bardzo ciekawy. On nie ma takiego posmaku rybiego, jest bardzo łagodny, więc to też może być aspekt dla osób, które wcześniej z jakiegoś powodu omijały omega-3 i niestety cierpiało ich zdrowie na tym, bo omega-3 jest naprawdę niezbędna nam do życia. Szanowni Państwo, na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Będę się starał w naszych spotkaniach, pomimo tego, że czasem ilość ta informacji jest obszerna, bardzo konkretnie i nie zabierając Państwu zbędnego czasu, opowiadać Państwu, pokazywać te nasze zagadnienia medyczne. Naszym celem, przypomnę, czyli VeloWay,
jest droga do długowieczności. I to jest najważniejszy aspekt naszych spotkań. Także pięknie Państwu dziękuję za nasze spotkanie. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia na naszym kolejnym spotkaniu.